Witam w kolejnym odcinku z Neverwinter Nights. Była dłuższa przerwa, ponieważ mój tata wrócił z Norwegii i te odcinki będą się trochę rzadziej pojawiać. Ale będą się pojawiać, gwarantuję. Skończyliśmy na początku pierwszego rozdziału, po prologu bezpośrednio. Jesteśmy w sali z chorymi w tej chwili. Mamy tu pielęgniarki, Destara, Fentika. Coś tu chyba widziałem, że było? Nie. I dobra. Powinniśmy przejść tam. Spalę mapę. Pod M macie mapę, jakby ktoś się zastanawiał. Dziękuję ci za szybkie przybycie. Pozwól, że jako pierwszy powitam cię w Domu Sprawiedliwości. To pomyłka, Fentiku. Nic nie wiemy o tej osobie. Jak możesz tak ślepo jej ufać? Destarze, proszę. W kierunku rekruta skierowano podczas treningów Akademii, jak i w mijającym tygodniu wiele pochwał. Nieczęsto się zdarza, by ktoś początkujący pokazywał taki potencjał o tak krótkim szkoleniu. Jeśli mamy mieć jakąś szansę znalezienia leku na wyjącą śmierć, to tacy ludzie są nam potrzebni. To dla mnie zaszczyt móc służyć Neverwinter. A ja wciąż twierdzę, że powinniśmy raczej pokładać wiarę w moich braciach Helmitach, niżli ufać komuś niesprawdzonemu. Mateusz cieszy się najwyższym szacunkiem Aribet, Desterza. A Lord Nasher ją wyznaczył na dowódcę. Nie ciebie. Proszę, Mateusz, musisz wybaczyć Desterowi. Zaraza na nas wszystkich odcisnęła swoje piętno. Jeszcze cięższe w ostatnich tygodniach po ataku na Akademię i utracie lekarstwa. Rozumiem, Fentiku, to niespokojne czasy. Mówisz słuszniej niż sądzisz. Wewnątrz murów Akademii nie był dotychczas odczuwany prawdziwy koszmar wyjącej śmierci. Kwarantanna w Neverwinter niewiele pomogła w powstrzymaniu wyjącej śmierci. Ognie płoną dzień i noc. Gdy miasto pozbywa się swych zmarłych, lecz stosy wciąż rosną. Jedyne co możemy zrobić, by zapobiec chaosowi, utrzymać porządek w różnych dzielnicach miasta. Dobra, straciłem kontekst po prostu. Chodzi o to, że jedyne co mogą zrobić, jedynie to może... Co ja? A. Generalnie chodzi o to, że oni mogą tylko zbierać i palić zmarłych, aby utrzymać porządek na dzielnicach miasta i zapobiec chaosowi. Plotki szybko się roznoszą, a mieszkańcy są na krawędzi paniki. Plotki? Kapłani nie mogą pokonać zarazy. Niektórzy więc twierdzą, że to naturalna rzecz zasłana przez nieznanego wroga, chcącego zniszczyć Neverwinter. Atak na Akademię w minionych tygodniach tylko pogorszy sprawę, gdy ludzie dowiedzą się, jak Aribet straciła lek przez swój brak wiary. Desterze, nie pozwolę ci poddawać w wątpliwość wiary mej ukochanej. Aribet sądziła, że Akademia okaże się bezpiecznym schronieniem. Tak czy inaczej, nie powinniśmy nawet o tym dyskutować. Lady Aribet tu dowodzi, wyznaczona osobiście przez Lorda Nashera, by zatrzymać wyjącą śmierć. Musisz z nią jak najszybciej porozmawiać. No i co? Natychmiast udam się do Aribet. Moja Lady Aribet czeka na ciebie w komnacie za północnymi drzwiami. Tam niestrudzenie pracuje, by przynieść kres zarazie, która pustoszy Neverwinter. Idź. Niech cię ty pobłogosławi. Wiem, że czasem się mieszam trochę bardzo nawet, co dzisiaj było widać. To kwestia tego, że często bywam zmęczony, bo późno no wieczorem albo w ogóle wieczorem nagrywam najczęściej. Witaj. Żałuję, że nie miałam szansy należycie się przedstawić podczas twego treningu w Akademii. Jestem Lady Aribet de Tilmarant.
paladynka w służbie Tyra oraz prawa ręka lorda Nashera Alagondara, pana Neverwinter. Czekałam na ciebie. Przybyłem tak szybko, jak tylko mogłem, Lady Ivy. Obserwowałam twoje postępy od początku twojego treningu w Akademii. Neverwinter potrzebuje kogoś takiego jak ty, jeśli mamy przetrwać wyjącą śmierć. Atak na Akademię zgasił nikły promień nadziei, jaka została temu miastu. Potrzebuję twojej pomocy w odnalezieniu tego, co utraciliśmy. Będzie dla mnie zaszczytem móc ci służyć, Lady Aibet. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Wiele jest plotek na temat zarazy, lecz jeśli masz mi pomóc, musisz poznać prawdę o wyjącej śmierci. Nasi uzdrowiciele nie mogą pomóc dotkniętym przez wyjącą śmierć. Nawet nasza najpotężniejsza magia nie potrafi wrócić życia tym, którzy poddali się chorobie. Lecz niedawno dostaliśmy wiadomość, że Kelben Czarnoki Arunsun, słynny arcymag z Waterdeep, odkrył potencjalne lekarstwo, które można przyrządzić z esencji czterech rzadkich magicznych stworzeń. W Waterdeep zgromadzono w wielkiej tajemnicy cztery stworzenia i wysłano je do Neverwinter. To tak dziwaczny zwierzyniec, jaki rzadko można oglądać. Kuroliszek, pożeracz intelektu, Yuan-Ti oraz Driada. Rozkazałam, aby wysłano je do Akademii, słynnej instytucji szkolącej poszukiwaczy przygód wszelkiej maści. Sama niegdyś tam trenowałam i wierzyłam, że instruktorzy i uczniowie okażą się lojalni wobec lorda Nashera. Więc sądzisz, że zdradził cię ktoś z Akademii? Akademia mogła zostać zdradzona przez kogoś z wewnątrz. A może po prostu, tak jak twierdzi Dester, za bardzo wierzyłam, że instruktorzy, uczniowie i pracownicy Akademii utrzymają tę wiadomość w tajemnicy. Byliśmy tam i widzieliśmy tę rzeź. Byliśmy zupełnie nieprzygotowani na ten atak. Należysz do małej garstki tych, którzy przeżyli jatkę w Akademii. Fentik i Dester przybyli z odsieczą, lecz w bitewnym zamęcie stworzenia z Waterdeep rozbiegły się po ulicach Neverwinter, a wraz z nimi prysły nasze nadzieje na zdobycie lekarstwa. Jak mogę ci w tym pomóc, Lady Ivy? Twoje zadanie składa się z dwóch misji. Po pierwsze, znajdź stworzenia z Waterdeep i za wszelką cenę sprowadź je do mnie. Musimy zebrać z nich składniki, jeśli mamy przyrządzić lek na wyjącą śmierć. To twoje najważniejsze zadanie. Po drugie, musimy dowiedzieć się, kto krył się za atakiem na Akademię. Wszelkie dowody, jakie zdobędziesz w tej sprawie, dostarcz Fentikowi. To jemu przydzielono zadanie zdemaskowania naszego ukrytego wroga. Proszę cię o dyskrecję w tej sprawie. Wiadomość o ataku i dziwnych stworzeniach włóczących się po mieście tylko zwiększą chaos i panikę na ulicach. Podczas wykonywania tego zadania na pewno przyda ci się ten oto kamień przywołania. Jak to działa? Aktywując go, możesz w dowolnym momencie przenieść się wraz z wszystkimi, którzy ci towarzyszą, do świątyni Tyra. Gdy wraz ze swymi towarzyszami przejdziesz przez portal teleportacyjny w świątyni Tyra, zostaniecie natychmiast przeniesieni z powrotem do miejsca, gdzie ostatni raz używaliście kamienia. Niewiele więcej mogę ci powiedzieć o tej misji. Jeśli będziesz potrzebować zapasów, porozmawiaj ze mną ponownie, a będę mogła sprzedać ci je poprzez sklep tu, w świątyni Tyra. Weź to złoto, by zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek na twą misję. Pamiętaj także o zgromadzeniu przed odejściem mikstur leczących. Mogą okazać się niezmiernie przydatne. Natychmiast rozpocznę poszukiwania. Możliwe, że będziesz potrzebować towarzysza na czas tej misji. W targowisku awanturników, położonym w centrum miasta, zapewne znajdziesz kilkoro najemników. No, przy tym HP, co mamy, to w zasadzie wątpię, żebyśmy dali sobie radę z najprostszymi dzielnicami. Dobrym miejscem do rozpoczęcia poszukiwań zaginionych stworzeń będzie półwysep. Kilka osób twierdzi, że widziało dziwne istoty w tamtej okolicy. Do zobaczenia. Niechaj Tyr cię prowadzi. Witaj. Masz jakieś wieści o zaginionych stworzeniach z Waterdeep? A może trzeba ci czegoś innego? Ta wiadomość, którą ona nas wita, będzie się zmieniać w zależności od tego, ile składników zbierzemy już do lekarstwa. No i teraz skorzystamy z usług świątyni. Przede wszystkim potrzebujemy oczyścić swój ekwipunek. Tego nigdy nie użyjemy, 200 do przodu. 50 ładunków uśpienia też się nie przyda, 570. Miedziany pierścień, 9. W ogóle miedziana biżuteria, srebrna i złota nigdy się nie przydadzą, to jest tylko takie główienko, co można sobie sprzedać. Tą myszkę moglibyśmy używać, aczkolwiek nie przyda nam się.
zwoje nam się nie przydadzą. Będę oscylował tylko wokół zaklęć, które mamy do myślenia. Kamienie też sprzedaję, bo te akurat się nigdy nie przydadzą. Podkreślam te akurat, bo są kamienie, które się zdecydowanie nam przydadzą. Między innymi przez to, że będziemy chcieli mieć lepsze ekwipunki, chociaż nie wiem, czy dla maga jest w ogóle lepszy ekwipunek dostępny w ten sposób, o którym myślę. Co do rękawic. Rękawice zbroi tutaj są, zręczności. Zbroi dają nam jeden do KP, który pomaga nam unikać ciosów. Zręczności dają nam jeden do zręczności, która... Co mogę powiedzieć, nam się chyba nie przyda. Na pewno będę chciał mieć płaszcz ruchu, jeśli dobrze myślę, co to za płaszcz. Zresztą po nagraniu pewnie jeszcze sprawdzę to sobie. Z pancerza raczej nic tu już nie będziemy brać. Buty obierze świata, kondycja plus jeden też może się przydać. Niewrażliwość, strach. To się nam raczej nie przyda teraz. To jest bardzo fajna rzecz. Ten pas daje nam 5 do odporności na obrażenia obuchowe i sieczne, ale sprawia, że jesteśmy podatni w 25% na broń kłutą. Broń kłuta to są włócznie, rapiery, na pewno kusze i łuki, tak, są. W każdym razie nie wiem, czy będziemy go brać. Są lepsze paski później w grze. Na pewno kupię hełm. Hełm daje jeden do koncentracji, które może być kluczowa w walkach niektórych. Nie, ten hełm źle wygląda. Chyba wezmę kolcem. Jakby ktoś się zastanawiał, to ja próbuję przez ekwipunek spojrzeć na hełm. Dobra, ten będzie akurat. Tarczy na pewno nie bierzemy. To są buty dla mnicha, to nam się nie przyda. Pas raczej zdobędziemy w walce. O, to są bardzo fajne rękawice dla mnicha, bo mnich walczy z reguły tylko pięściami. Te sprawiają, że mnich zadaje dodatkowy jeden punkt. Ma premię do ataku 1, premię do obrażeń 1 od elektryczności. Bardzo fajne. No i plus 2 by się przydała od razu. Ma większą wtedy premię do ataku, ale my nie gramy mnichem. Niestety w zasobach tutaj nie znajdziemy nic dla nas fajnego. Później w grze w dokach dopiero znajdziemy. Z różdżek i pierścień tutaj nic nie biorę. Nie tutaj. No i co, to tyle. Jakbyśmy pokazywali szybko towarzysza, to tutaj mamy Tomasz Ubienicznika. Ale on się nam nie przyda. On jest łotrzykiem, my mamy chyba kołatkę z zaklęć. Dobra. Muszę w końcu zapamiętać, pod którym przyciskiem mam ten zaklęcia dostępne. Nie mamy kołatki. Wiem już, w jakie zaklęcie na kolejnym poziomie inwestuję. Czy to są wszystkie zaklęcia atakujące, które mam? 3. 6, 8, 3, 5, 6, dobra, nieważne. Sędzia Olaf. Dlaczego do niego tutaj przyszliśmy? Z prostego powodu. Sędzia ma dla nas zadanie, które witam nam... Witam cię w imieniu Sprawiedliwego. Witaj w domu Tyra. Jestem wielebny sędzia Olaf Uskar, sługa okaleczonego Boga.
powiedzieliśmy: witaj Olaf, jestem Mateusz III, odpowiesz na moje pytania. A chodziło o to, że on będzie miał dane zadanie, które będziemy mieć przez w zasadzie cały rozdział chyba. No, do końca rozdziału będziemy mieć. Jakie są założenia wiary wyznawców Tyra? A on powiedział jeszcze, że dom Tyra docenia twoje nienaganne maniery. Pytaj o co chcesz. Ja odpowiem, jeśli zdołam. Wiara w Tyra ma wiele aspektów. Jest ślepym panem, sprawiedliwym, jest strażnikiem i zarządcą sprawiedliwości. Kapłani mają ujawniać prawdę, karać winnych, naprawiać zło i zawsze być szczerymi i pewnymi w swoich czynach. Służymy jako sędziowie, ławnicy i, jeśli wymaga tego sytuacja, kaci. Sprawiedliwość poprzez dobroczynną siłę i zbroją czujność. Jaką zajmujesz tu pozycję? Pomagamy cierpiącym od zarazy. Wcześniej staraliśmy się odnaleźć artefakty, co teraz znowu jest niezmiernie ważne. To sprawa przeznaczona komuś bardziej uduchowionemu. Nie sądzę, żebyś to był ty. Bez obrazy. Używamy perswazji. Może jednak mogę pomóc. Niepowodzenie. Dobra. Teraz robię dokładnie te same opcje dialogowe, więc... nie będę czytał. Jest sukces. Dobra. Cały czas cały czas próbowałem testem na perswazję go pokonać. Może za szybko cię oceniłem. Wydajesz się dostatecznie szczery. Może zrozumiesz, dlaczego to zadanie jest tak ważne. Na kilka tygodni przed zarazą odkryliśmy grobowiec Miaslazni Fairblade, która dużo podróżowała z Howletem Neverem, założycielem Neverwinter. Było to wielkie odkrycie. Dało nam wskazówki co do miejsca pogrzebania fundatora miasta. Jeśli i jego udałoby się nam odszukać, to dopiero byłby sukces. Niewątpliwie zaraza utrudniła życie. Tak, bez wątpienia. Nieszczęśliwie się złożyło, gdyż poszukiwanie tych grobowców stało się jeszcze ważniejsze teraz, w czasach kryzysu. Ludzie są przerażeni, a brak postępów w pracach nad lekiem jeszcze bardziej osłabił ich nadzieję. A takie znaleziska z pewnością umocni ich ducha. Jest także szansa, że obok szczątków Howleta Nevera znajdują się potężne artefakty, ale nie pokładałbym w tym zbytnich nadziei. Pomogę ci w odszukaniu tych grobowców. Z radością to słyszę. Nie mogłeś lepiej trafić. Proszę, weź ten list noszący moją pieczęć. Chyba mam czkawkę. Najgorzej. Informuje ona, że działasz za moim przyzwoleniem. Zabierz się do Byleja na półwyspie, on ci pomoże. Pilnuje odnalezionego grobowca. Znajduje się on w piwnicy domu we wschodniej części półwyspu. Jeśli coś znajdziesz, wróć do mnie po nagrodę. Zakończę rozmowę. Z naszej postaci będę na pewno chciał zrobić bladego mistrza, więc nie wiem, czy inaczej nie rozegrę trochę gry. Ponieważ z tego co wiem, z książeczki, która jest załączona z płytą, wiem, że będzie takie zadanie dostępne, w którym można... Co ja chciałem powiedzieć? Po prostu odzyskać te artefakty i dać komuś innemu. Ona teraz chce, żebyśmy jej pomogli. Pytanie. Błagam, możesz mi pomóc? Należy do straży miejskiej, nieprawdaż? Strażnicy przy bramie powiedzieli, że właśnie tu znajdę pomoc. Nie wiem jednak, czy sobie ze mnie nie zakpili. Uspokój się, wysłucham, co masz mi do powiedzenia. Dziękuję, nie chciałam cię odrywać od tych obowiązków. Pracujesz w straży miejskiej, czyż nie? Masz pewnie pełne ręce roboty, ale to bardzo ważna sprawa. Chodzi o półwysep. Tam właśnie mieszkam i to po prostu straszne. Istna rzeź.
Ludzie uciekają w popłochu, by ocalić życie. Prawdziwy horror. No uspokój się. Opowiesz mi o tym, jak już nieco osób ochłoniesz. Dobrze, dobrze. Przyszłam tu z półwyspu. Tam właśnie znajduje się, a w zasadzie znajdował, mój dom. Teraz jest tam zbyt niebezpieczny. Więźniowie zabijają wszystko, co się rusza. Zgroza. Możliwe, że doszły mi jakieś słuchy. Powiedz mi co nieco o półwyspie. Cóż, to nieco zawiła sprawa. Na półwyspie mieści się więzienie Neverwinter. Tereny wokół niego zamieszkują głównie rodziny strażników. Przez lata było tam bezpiecznie. Wszystko zmieniło się jakiś czas temu. Pewnego dnia strażnicy nie wrócili z pracy do domu. A teraz wszędzie pełno więźniów. Najpierw ta plaga, a teraz ryzyko, że ktoś wbije nóż w plecy. Zobaczę, czy będę w stanie pomóc. Ty zostań tu, w bezpiecznym miejscu. Dziękuję, nie wiesz nawet, jak wielkie ma to dla mnie znaczenie. Potrzebujesz jakichś wskazówek? Mogę ci ich na wszelki wypadek udzielić. By dojść na półwysep, musisz przejść przez bramę znajdującą się w południowo-zachodniej części centrum miasta, w pobliżu księżycowej maski. Będą tam rozstawione straże. Nie wiem, czy cię przepuszczą. Zakończę w nocy. Prowadziła cię Krystyna Czubówna. Ten cały odcinek w zasadzie będzie poświęcony dialogom i zbieraniu zadań, więc tak do końca już będzie. Jeśli chcecie po prostu wiedzieć, co będzie miało być w kolejnym odcinku, to słuchajcie. Proszę, proszę. Słyszałam, że w służbie miasta jest nowy adept magii. Witamy serdecznie w gildii Gwiaździsty Płaszcz. Nie mówiłem ci, jak się nazywa. Cóż, jeśli to jest rzecz, która cię najbardziej interesuje, to zapowiada się niezwykle interesująca rozmowa. Jestem tego pewny. Chciałbym się przyłączyć do gildii. Miło mi to słyszeć. Lecz zanim zostaniesz członkiem naszej gildii, musisz udowodnić swoją kompetencję w kilku ważnych zadaniach. Jako pierwszy test chcę, byś udowodnił mi, że potrafisz samodzielnie zdobywać wiedzę, a następnie stosować ją w niepowiązanych zadaniach. Aby ci pomóc, powiem, gdzie zacząć. Znajdź następujące 4 przedmioty, a gdy to uczynisz, przynieś je do mnie. Te 4 rzeczy, które masz znaleźć, to grudka gliny, karafka wody, kłąb mgły i trochę drewna na rozpałkę. Oznacz dobrze kolejność. Przedmioty te znajdują się w mistycznych laboratoriach Gwiaździstego Płaszcza, rozproszonych po całym mieście. Budynki oznaczone są segerami słonecznymi. Weź ten klucz, strzeż się, laboratoria są dobrze strzeżone przed kandydatami. Wróć do mnie, gdy zdobędziesz wszystkie 4 rzeczy. Witaj. Wracasz, aby sprostać kolejnemu wyzwaniu? A może po coś innego? Potrzebne mi magiczne przedmioty. Zupełnie inaczej by do nas mówiła, gdybyśmy nie byli magii. Bardziej by z nas kpiła i tak dalej. Szaty podróżnika na pewno będę chciał mieć. Mają zmniejszenie obrażeń 1, czyli pochłaniają 5 punktów obrażeń z każdego ciosu. Jeśli dobrze rozumiem. Na pewno będę to jeszcze sprawdzał poza odcinkiem, ale tak mi się wydaje. Bojowa taka toga magia. Premia do czarodziejstwa koncentracji i daje odporność na zaklęcia 10. Odporność na kwas 15. Odporność na elektryczność 15. Ale myślę, że raczej zainwestuję w szaty podróżnika. Mam płacz nimfy z bonusem to charyzmy. Nie przyda nam się, ale na pewno go zdobędziemy. Bo wiem, gdzie można go zdobyć praktycznie za darmo. Premia do KP i czyli klasy pancerza. I rzuty obronne uniwersalne 1. Spoko płaszcz, ale dla wojownika on jest zdecydowanie. Na pewno nie da mamba. Mamy tutaj bełt przebijania, który zadaje dodatkowej od 1 do 6 obrażeń. Czyli nasza kusza zadawałaby 2 do 16 od każdego strzału. Jeden z tak tych pocisków kosztuje jedyne 2746.
jakby ktoś był kiedyś zainteresowany. Tu mam pełną mikstu i zwojów, z których nie będziemy raczej korzystać. Mam na przykład szybkość, niewidzialność. Większość z tych fioletów rozpoznaję. Albo będę rozpoznawał po wielu godzinach gry, jak nie rozpoznaję teraz. Jeden do wszystkich rzutów obronnych, bardzo fajny. Jeden do KP, całkiem niezłe. Naszyjnik dający światło, przemilcze. Te pierścionki dają głównie rzuty obronne i nam się nie... Ten daje jeden do inteligencji, nam się nie przyda, ponieważ inteligencja się nie przydaje. Moim zdaniem przynajmniej. Jeśli nie jest ona na stałe. A będziemy inwestować raczej w pierścionki, które dają stałą ilość tego, odporności na magię i tak dalej. Ten portal jeszcze nie zadziała. Jeszcze. Swoją drogą ta kobieta w ogóle by nam nie mówiła nic o gildii i tak dalej, tylko... Nie, to chyba już powiedziałem, że kpiłaby raczej z nas. Witaj. Niech błogosławią ci matka ziemia Shontia i ojciec drzewo Sylvanus. Jestem Niatar, sługa natury. W każdym razie ona będzie z nas kpiła po prostu wtedy. Witaj, jestem Mateusz III. Mogę cię spytać o kilka rzeczy? Cieszą mnie twoje dobre maniery. Pytaj o co chcesz, a odpowiem ci. A odpowiem tak dobrze, jak potrafię. Czy w sercu miasta jest miejsce dla natury? Wszędzie jest miejsce dla natury. Nie da się jej ograniczyć murami czy aktami własności. Nawet w sercu Neverwinter znajdzie oparcie. Zwłaszcza w tych czasach, gdy ludzie zostali tak osłabieni przez zarazę, gdy umiera nadzieja, pierwszą ofiarą staje się równowaga. Los tego miasta nie jest mi obojętny. Zaraza nie pochodzi z naturalnego źródła. Nie mogę przebywać gdzie indziej, gdy dzieje się takie wynaturzenie. Jaką zajmujesz tu pozycję? Mam opór, by nie została tu zachwiana równowaga. A najważniejsza stała się troska o dary natury. Wzdycha. Nie jest to łatwe w tych trudnych czasach. Nie zrozumiesz tego. Tylko inny sługa natury może pojąć, czego trzeba dokonać. Jak ważne jest moje zadanie. Gdybyśmy byli łowcą lub druidem chyba, to byśmy mogli bez perswazji to zrobić. Być może i tak mogę ci w czymś pomóc. Nie, choć doceniam twoją ofertę. To zadanie musi wykonać ktoś bardziej skłonny do zrozumienia potęgi równowagi. No i teraz lecimy znowu test. O, jest szybki sukces w testach na perswazji. Może za szybko cię osądziłem. Wydajesz się być dostatecznie szczery. Może zrozumiesz, dlaczego jest to tak istotne. Wielu ludzi pada od zarazy, ale zwierzęta również cierpią. Są męczone w klatkach, w czarny stawie. Tam, gdzie się mieści za Neverwinter. Czarny staw to jest taka bogata dzielnica Neverwinter. Najbiedniejsze jest chyba żebracze gniazdo, najbardziej niebezpieczne były doki kiedyś. Półwysep był w miarę bezpieczny. A jeszcze jest... Są doki, półwysep, żebracze gniazdo, czarny staw, ziemia niczyja, gdzie też jest biednia. No i centrum, w którym teraz jesteśmy, które jest całkiem bogate. Prowadzone jest przez pewnego myśliwego jego szlachecką świtę. Nie jest czyste, nie jest miłosierny i nie jest w porządku. Zamknięte tam zwierzęta są źle traktowane. Nie mogli go założyć niedawno, nie podczas plagi. Nie jest nowe, pracowałem nad tym, by je zamknięto. Ale zaraza opóźnia to w nieskończoność. Urzędnicy, z którymi rozmawiałem, są pośród ofiar zarazy. Moje działania przyniosły jednak jakiś skutek. Właściciele wiedzą, że prawo zwraca się przeciw nim, ale teraz mają czas na zatarcie śladów po swych niecnych czynach. Obawiam się, że po prostu zabiją zwierzęta i wypchają je. Wszystkie istoty zasługują na miłosierdzie. Niedźwiedź, pantera, wilk czy lew. Musimy uratować wszystkie cztery zwierzęta z zoo. Pomogę ci uwolnić te zwierzęta.
Miałem nadzieję, że się zgubisz. Dam ci kilka rzeczy pomocnych w wykonaniu tego zadania. Długo zastanawiałem się nad tym, czego ci trzeba. Ten klucz zapewni ci wejście do zoo. Znalazł go mój zwierzęcy towarzysz. A ja zrobiłem kopię. Strażarze mogą cię zatrzymać, ale drzwi już nie. To jest zwój teleportacji przez rośliny. Rzuć to zaklęcie na duże drzewo rosnące obok zoo. A każde doprowadzone do niego zwierzę zostanie przeniesione do mnie. Weź także ten wonny fetysz. Pozwoli ci rozmawiać ze zwierzętami. Tak, jakbyś posiadał umiejętność łowcy czy druida. Proszę, doprowadź te zwierzęta do wielkiego drzewa i ku wolności. Zakończ rozmowę. Teraz witaj, jeszcze zasoby od niego bym chciał kupić. Natura cię pozdrawia. Mam nadzieję, że dzień ten obdarzył cię większym zdrowiem niż te biedne zwierzęta w zoo w czarnym stawie. No niestety wszystkie pancerze, które ma na sprzedaż, nie są dla nas. Buty. Buty są całkiem fajne. Ale chyba ich nie kupię. Tu nic ważnego dla nas. Pocisk zniszczenia, no. Plus 1 do 6 obrażeń pomuchowych. Jest to mocniejsza proza po prostu z tym pociskiem. No i to tyle. Z zadań będziemy mieć na pewno jeszcze zadanie w burdelu. Ale za nic. Idziemy po towarzysza. Schowam broń swoją drogą. Więcej osób chce z nami chociaż trochę rozmawiać, kiedy mamy schowaną broń. Zanim co? Idziemy do tego pana. Witaj! Czego ty chcesz, co? No mów, nie przerywa się najemnikowi z targowiska bez dobrego powodu. Chcę ci zadać kilka pytań. Tak sądzę. Tylko szybko. Mam wiele miejsc do odwiedzenia. Ta właśnie. Gdzie mogę znaleźć jakąś rozrywkę? Heh, teraz to się rozumiemy. Jest takie miejsce. Właściwie to nie wiem. Tutaj można pomachać bronią. Nic wymyślonego. Tylko proste dobicie. Możesz powiedzieć, nadaje się do tego. Nie, lepiej nic nie mówić. Jest taka zasada obowiązująca w klubie. Ale nie pamiętam jaka, bo nikt o niej nie mówi. Teraz będę próbował po prostu na testu, na prestacji. A, w porządku. Nic wielkiego. Jeśli nie jesteś wystarczająco dobry, po prostu cię rozwalą. Tylko o tym nie gadaj na lewo i prawo. To klub walk. Zwiemy go pod rękawicą. Jeśli chcesz akcji, tam właśnie idziesz. Mogę ci sprzedać do niego przepustkę. 50 sztuk złota. Oto 50 sztuk złota. A oto twoja przepustka. Nie mów skąd ją masz, choć wątpię by cię pytano. Nikt nie mówi o tym klubie, ale ludzie i tak tam przychodzą. Karma pod pustą ławą jest w czarnym stawie. Daj przepustkę barmanowi. Powodzenia, będzie ci potrzebny. Do widzenia. Idź już, mogę wrócić do picia. Gardło zaczyna mnie powoli boleć. Nieprzyzwyczajony jeszcze jestem do gadania tak dużo. Witam. Widzę, że zaraza pustosząca Neverwinter ominęła cię. Pośród takiego ogromu bólu i cierpienia my, którzy wciąż cieszymy się dobrym zdrowiem, powinniśmy być za nie wdzięczni Bogom. Kim jesteś? Jestem Daylan Czerwony Tygrys z plemem Utgardu, zamieszkujących mroźną północ. Lecz wiele lat upłynęło, od kiedy opuściłem mój lud i przybyłem do Neverwinter. Od tego czasu zarabiam na życie jako najemnik. Jesteś bardzo inteligentny, jak na pół orka. Mój ojciec był orkiem, a jego nieludzka krew płynie w moich żyłach. Ale zostałem wychowany przez matkę wśród Utgarczyków. Wybacz mi, ale nie wiem zbyt wiele o plemionach Utgardu. Są w tym mieście ludzie, którzy uważają nas za dzikusów i barbarzyńców. Lecz oni nie wiedzą niczego o Utgardczykach. Jesteśmy wielkimi wojownikami i łowcami, czepiącymi stada i żyjącym z darów w ziemi. Moje plemię jest szlachetne, lecz małe. Młody wojownik nie ma większych szans na udowodnienie swojej wartości
lub znalezienie żony. Ale ja jestem młody i silny, a mój lud znany ze swej bitności. Tu w Neverwinter znalazłem pracę w dokach jako strażnik ładunków i towarów przeznaczonych do transportu. I co się stało wtedy? Wszystko zmieniło się wraz z nadejściem zarazy. Kwarantanna zatrzymała wszystkie statki. Nie było pracy ani pieniędzy, więc musiałem opuścić doki. Wielu dokerów zachorowało, a moi przyjaciele byli wśród nich. Chciałem im jakoś pomóc w cierpieniach, lecz nie mogłem nic poradzić na wyjącą śmierć. Gdy moi przyjaciele zginęli, nic mnie już nie trzymało w dokach. Zwłaszcza, że sprawy zaczęły się psuć. W tej chwili wynajmuję swój topór i rami, by jakoś przeżyć. Szukam dobrego najemnika, który byłby w stanie pomóc w mojej misji. Nie obce mi są walki czy przelew krwi, lecz jestem honorowym wojownikiem. Nie mam zamiaru mieszać się w jakiekolwiek działania, które mają przynieść zło. Gdybym tego pragnął, pewnie wciąż siedziałbym w dokach. Pracuję dla Lady Aribert. Mam zadanie odnaleźć kilka stworzeń, które mogą posłużyć jako składniki lekarstwa przeciwko zarazie. Aribert posiada ustaloną reputację w mieście, więc nie ryzykuję, że twoja misja przyniesie mi hańbę. Z ochotą będę dla ciebie pracował, jeśli tylko dogadamy się co do ceny. Nie mam zamiaru chwalić się moimi zdolnościami, lecz umiejętności oraz waleczność utgareckich plemion są szeroko znane na północy. Nie sądzę, byś znalazł innego topornika, który mógłby się mierzyć ze mną. Jedyne 200 sztuk złota i jestem twym wiernym sztuką. To chyba trochę za dużo, dam ci 150. Sukces, o dobre. Myślałem, że będzie powtarzanie testu znowu. Może więc weźmiemy średnią z tych dwóch ofert i zostaniemy przy 175 sztukach złota. Niech będzie 175, umowa stoi. Nie pożałujesz tego, mój panie. Oddaję się pod twoją komendę. Wyruszę z tobą i zrobię wszystko, co w mojej mocy, zgodnie z rozkazami, które otrzymam od ciebie. Jeśli zechcesz wydać mi nowe polecenia, wystarczy, że ponownie zwrócisz się do mnie. Zakończ rozmowę. No i to będzie na tyle w tym odcinku. W kolejnym odcinku idziemy do bordelu. Zapraszam serdecznie. Przyjmiemy tam na pewno jedno zadanie, być może dwa nawet. A potem zaczynamy przygodę w Półwyspie. Do zobaczenia, cześć. Trzymajcie się.